Szokujące słowa Putina, który mówi o tym, że przyłączenie Polski do NATO to było oszustwo względem Moskwy. Nieprawdopodobne słowa. Przywódcy Rosji, a także na temat tego, że praktycznie sprzęt NATO, znajdujący się w Polsce, sprzęt wojskowy i w Rumunii stanowi zagrożenie dla Moskwy, dla Rosji. No właśnie, czy te słowa tutaj przywódcy Rosji są prawdziwe? Dzisiaj zrobimy sobie analizę, przedstawiam Wam właśnie te wypowiedzi, bardzo kontrowersyjne wypowiedzi Władimira Putina. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Wyobrażacie sobie, Putin mówi w ten sposób, że rozszerzenie na to o Polskę było oszustwem względem Moskwy. Tak powiedział tutaj Putin, bo miało miejsce spotkanie, konferencja z udziałem e, tutaj Wiktora Orbana, przywódcy z Węgier. Doszło do spotkania Orbana z Putinem. No i wypowiedział na temat sytuacji dotyczącej Europy, NATO, e, tak i tak dalej. No i Putin powiedział w ten sposób, e, tak, że nie, 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 nie zobaczyliśmy adekwatnego uwzględnienia naszych trzech kluczowych żądań dotyczących niedopuszczenia do rozszerzenia NATO, rezygnacji. Z rozmieszczenia systemów ofensywnych w pobliżu granic rosyjskich, a także powrotu infrastruktury wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 roku tak właśnie powiedział tutaj Putin, no też jest ciekawa praktycznie wypowiedź Putina, tak, czyli Polska w sensie po prostu fizycznym mniejsze państwo niż taka wielka Rosja, przyłączając się do NATO, osłabiła w ten sposób praktycznie tutaj Moskwę, tak, no to, 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 też, to też jest faktycznie dobra, to tak, by na przykład, nie wiem, był jakiś chłopak w szkole, który jest jakiś herlawy, ale ma starszego brata i teraz, nie wiem, dwóch czy trzech się na niego sadzi i on idzie po tego starszego brata i no, nie, nie mówię, że z tym starszym bratem pobiją po prostu tych trzech, które na niego czekają, ale przynajmniej ten starszy brat po prostu odstraszy ich, tak? Od działania ewentualnego, że chcieliby zaatakować tego hadlawego chłopaka. No tak samo tutaj, tak? Polska jako miałaby sytuację na arenie międzynarodowej, gdyby nie była w NATO, to tym bardziej byłaby praktycznie postawiona na pożarcie. Bardzo szybko zostałaby podbita przez na przykład Rosję, czy przez inne mocarstwo podporządkowana, czy jeśli chodzi o gaz, czy na przykład jeśli chodzi o politykę i tak dalej. Zresztą cały czas to może mieć miejsce, tak? No Rosja może przecież tutaj dokonać ataku hakerskiego który może kompletnie spaliżować funkcjonowanie państwa polskiego. Natomiast właśnie tak tutaj powiedział Putin, czyli Putin chciałby wrócić do tych struktur, jeśli chodzi o NATO z 97 roku, sprzed 97 roku. No wiadomo, że dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe, tak? I też to zagrożenie, czyli są pewne obawy tutaj Putina względem Polski, a także Rumunii, tak? Obawy może nie, jeśli chodzi o te państwa, a o sprzęt wojskowy, który może być rozlokowany w tych poszczególnych państwach. Tutaj są pewne obawy właśnie Putina. Jeśli chodzi o właśnie te państwa. No, i tutaj Putin mówił właśnie o tym, że rozszerzenie praktycznie tutaj NATO o Polskę było oszustwem wobec Moskwy. Tak to nazwał praktycznie tutaj Putin. Tak, tak, tak właśnie powiedział się na temat sytuacji. No przecież wiadomo, że Putin dążył do tego, żeby wycofano wojska praktycznie z NATO. Tak, znaczy wycofano wojska NATO z terenu Polski, Bułgarii a także Rumunii, na co na przykład te przedstawiciele państw Bułgarii i Rumunii powiedzieli stanowczo, że nie, że oni mają prawo do tego decydować, jakie tam wojska będą e, znajdować się. No ja też to mówię na moim kanale, to tak samo jakby ktoś miał domek jednorodzinny, kawałek działki, no i on na przykład stawia płot, stawia po prostu monitoring, zabezpieczenia i tak dalej. No i inny sąsiad przychodzi oburzony no jak to może być, że po prostu sąsiad stawia sobie płot, jakże monitoring sobie montuje i tak dalej, tak? Ma mi wszystko otwarte, a najlepiej po prostu bez jakiegokolwiek na, na zachętę dla innych złodziei, żeby weszli po prostu okradli. No więc, no Polska, y, oczywiście, y, jesteśmy silnym, mocnym państwem, natomiast są jeszcze mocniejsze, potężniejsze państwa na świecie, a takie struktury jak NATO czy też Unia Europejska co prawda, no, NATO jeszcze tak źle nie, ale Unia Europejska jest kostnia w pewnych kwestiach, należałoby dokonać reformy, natomiast no, absolutną głupotą byłoby wychodzić z takiej struktury z NATO czy też Unii Europejskiej, nawet jeżeli by te struktury tam dużo Polsce nie pomogły, to zawsze mi, lepiej mieć ten parasol ochronny. Tak? you <laughs> No i właśnie, tutaj Putin mówi w ten sposób, tak jeśli chodzi o sytuację, tak na, na, na tym szczycie wypowiedział się w rozmowach z dziennikarzami. Widzimy teraz, gdzie znajduje się NATO. To Polska, Rumunia, kraje bałtyckie powiedzieli jedno, a zrobili drugie. Tak powiedział właśnie tutaj Putin, tak, gdzie faktycznie znajduje się tutaj NATO, że jest to Polska, Rumunia i kraje bałtyckie. No wiadomo, że Putin, gdyby na przykład chciał dokonać dalszej ofensywy, no to już te kraje będące w NATO stoją ok. Konia, jeśli chodzi o Rosję, no, bo Ukrainę, nie oszukujmy się, Putin jest w stanie podbić w niedługim czasie. Białoruś jest kompletnie praktycznie podległa jeśli chodzi o stronę rosyjską. Nawet tam po prostu weszły wojska rosyjskie tak, i tak dalej. Znaczy nie na dużą skalę, ale wiadomo, że Łukaszenko jest prorosyjski, nie ma co się oszukiwać. Chociaż Łukaszenko tak gra medialnie, że czasami mówi, że tam boi się Putina i tak dalej, a wiadomo, że jest prorosyjski. Jeśli chodzi o Polskę, no to mamy też obwód tak mamy tutaj właśnie Białoruś. Mamy przecież tutaj um, sytuację, jeśli chodzi o Ukrainę. Gdyby Ukraina została podbita, to zobaczmy sobie, że ofensywa z tych Kilku państw, gdyby została podbita przez Rosję, to ofensywa na Polskę byłaby bardzo niebezpieczna, bo mogłaby się odbyć praktycznie z kilku stron i e, jeszcze na przykład z Morza Bałtyckiego. E, I to już dla Putina jest tak naprawdę kością niezgody, bo mm, Putin by wolał sobie tak naprawdę tak, żeby na przykład e, Polska nie była w NATO e, i wtedy by uzyskał pod, 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 wtedy by mógłby sobie podporządkować na przykład Polskę, czy ją podbić militarnie, no bo inne państwa nie, nie miałyby obowiązku przyjść z pomocą. Tak, pewnie Putin nie wiem czy by zrealizował taki plan. Ale mógłby zrealizować taki plan, żeby podbić Ukrainę, Białorusi nie musi, a następnie podbiłby praktycznie Polskę, tak? E, po, podbił Polskę. Chociaż ja tak mówię, zawsze nie potrzeba nawet podbijać Polski, bo wystarczy umieścić w Polsce praktycznie agentów rosyjskich czy prorosyjskich, jeśli chodzi o władzę. Ja nie wiem, czy tacy agenci są, tak? E, były pewne takie przesłanki w historii, że tacy agenci byli. Natomiast e, tutaj no, jest to możliwe do, zro zro do zro zrobienia, tak? I też zestabilizować sytuację w kraju, e, Kolejna kwestia to praktycznie też ataki hakerskie. Tu już Polska byłaby wtedy w słabszym położeniu. Natomiast no, ciekawa jest tak naprawdę retoryka tutaj Putina, zupełnie odwracanie. Tak? to e, Rosja jest poszkodowana przez to, że Polska i Rumunia wstąpiły do NATO, a nie Polska jest poszkodowana, gdyby była sama na przykład na arenie międzynarodowej e, e, wystawiona na pożarcie tak przez duże mocarstwa. No, dosyć ciekawe tak naprawdę spotkanie. Nieoficjalnie mówi się, że właśnie Orban spotkał się z Putinem po to, żeby w jakiś sposób negocjować w sprawie Ukrainy, e, wybadać też, czy po prostu Putin chce zaatakować Ukrainę, a potem Polskę, jakie ma e, tak naprawdę zamiary. Orban ma lepsze, zdecydowanie lepsze relacje tutaj z Putinem niż na przykład Polska i to rzeczywiście lepiej wygląda. No ja muszę powiedzieć na przykład tak, polskie władze oskarżają bezpośrednio Rosję o ataki hakerskie na skrzynki po, po, polskich polityków czy inne sytuacje. Rzeczywiście ostatnio miały miejsce ataki hakerskie na przykład tutaj na taki system jak M-Obywatel na Ukrainie, natomiast no, takie oskarżenia ze strony Polski, gdzie nie mają twardych dowodów, tak, gdzie nie zostało to udowodnione, to tym bardziej jączy relacje polsko-rosyjskie. Wiadomo, że te relacje nie są najlepsze, ale pamiętajmy, że jak na razie Rosja grozi wybuchem wojny na Ukrainie, a nie wybuchem wojny jeśli chodzi o Polskę. Polska nie powinna mieć e, stosunków podległych, tak, a więc na, na klęczkę jechać do Moskwy, no ale powinna starać się po prostu zachować gdzieś twarz w tych relacjach polsko-rosyjskich, no bo nie wiadomo jakie będą prowadzone rozmowy, tak, jakie po prostu będą te relacje międzynarodowe. No więc dosyć ciekawa sprawa, jeśli chodzi o y, Putina. Tak, że on chciałby praktycznie powrotu do tych struktur sprzed 97 roku. To jest oczywiście niemożliwe, tak? bo to nawet byłoby skomplikowane, jeśli chodzi o y, kwestie czasowe. Natomiast co w ten sposób chce ugrać Putin? No w ten sposób tak naprawdę Putin chce odzyskać tak wpływy znowu na y, w byłych republikach radzieckich. Znowu chce po prostu być szanowany na tym świecie politycznym, żeby się z nim liczono, i tak dalej. Oczywiście no, jest to zły tak naprawdę złym po, ujęciu, szacunek. No i kwestia, no to niedokończony jest kwestia Nord Stream 2, tak, a więc tej nitki gazowej, e jeśli chodzi o przesył praktycznie tego gazu. I tutaj tam jeszcze kwestia certyfikacji, być może w ten sposób przypieczętuje właśnie ten Nord Stream 2 i kolejna kwestia, będzie mógł podnieść stawkę za gaz, tak, bo na przykład Europa powie, dobra, tylko żeby Putin nie zaatakował Ukrainy i pozostałych państw, to będziemy płacić już więcej praktycznie za ten gaz. Na przykład jasnowidz Jackowski mówi, że sankcje ekonomiczne czy też po prostu te surowcowe są wynikiem Rosji, sankcje surowcowe wynikają tak naprawdę, czyli braki, jeśli chodzi o surowce, wynikają ze strony chińskiej i one są zastosowane w stosunku właśnie do Europy, tak, do, do Europy, żeby tutaj Europa wstrzymała się z działaniami, gdyby doszło na przykład do konfliktu, jeśli chodzi o Bliski Wschod, Wschód, tak, czyli na przykład Iran kontra Izrael, to jest jakby jedna sprawa, i druga sprawa, że praktycznie tutaj Putin nie zamierza ta, zaatakować Ukrainy, chociaż są tam pewne wyjątki, tak, o których mówi Wasnowidz Jaskowski, ja o tym mówiłem w osobnym filmie. No ciekawa tak naprawdę jest sytuacja, jak ona będzie dalej wyglądała. No, moim zdaniem, po prostu no tutaj to jest nawet słabe, tak, jeśli chodzi o wykonanie polityczne Putina, bo on wraca do czegoś sprzed praktycznie wielu, wielu lat. Nie da się tego teraz cofnąć wszystkiego. Pokazuje, jakby pokaz, robi też pokaz siły, jeśli chodzi o Ukrainę. Trzeba pamiętać, że no, gdyby on zaatakował Ukrainę, no to może, mogą przyjść państwa NATO po prostu, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, ale też inne państwa na świecie, tak? Bo będą widzieć tu dużą dysproporcję. Potężna Rosja, która chce zaatakować Ukrainę, no spory kraje jeśli chodzi o powierzchnię, no ale nie mający tyle sprzętu wojskowego. I się może okazać, że poszczególne państwa może bezpośrednio zaangażują się w walkę, ale na przykład dostarczą tyle sprzętu wojskowego, tyle broni, że no, Ukraina będzie to mogę w stanie sobie poradzić, tak, przynajmniej przez, przez jakiś czas z naporem tej strony rosyjskiej. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.